Jakubie, co się dzieje z najlepszym atakiem ligi? Co się stało z najlepszym atakiem ligi? To jest druga porażka z rzędu. No nie wiem, no gdzieś zgubiliśmy nasz rytm, musimy też przeanalizować już kolejne spotkanie. Gdzieś w ostatnich meczach ten nasz styl nie wygląda tak jak na początku sezonu. Musimy się wziąć szybko do roboty i naprawić nasze błędy. No, zapewne przyjechaliście tutaj mocno zmotywowani, ale jak wytłumaczyć tak fatalną pierwszą kwartę? Ciężko to powiedzieć, no byliśmy zmotywowani może aż za bardzo, nie wychodziły, nie trafiliśmy otwartych rzutów. Śląsk był bardzo agresywny, dzisiaj byli lepsi, gratulacje dla nich. Czy jakieś założenia przedmowe mówiły o tym, żeby zostawić zawodnikom Śląska więcej miejsca? To nie jest ekipa znana z wielu oddawanych rzutów za trzy punkty, ale dzisiaj to oni pokonali was waszą bronią. No dzisiaj nas po prostu rozstrzelali, no wiedzieliśmy, że nie mają takich typowych sharpshooterów. Ale no dzisiaj od nich każdy trafiał tak naprawdę. Może za dużo miejsca niektórym zawodnikom zostawiliśmy, co nie są potencjalnymi świetnymi strzelcami, ale potrafią, przecież każdy z nas potrafi rzucać, zostaje po treningach. Trafili pierwsze rzuty łatwe, to później wiadomo, confidence idzie do góry i w tych kluczowych momentach trafiali. Nie potrafiliśmy się do nich zbliżyć, nie wiem, tam wychodziliśmy na 8 punktów, później znowu wpadały trójki z ich strony i tak cały czas się kręciło niestety. No tak jak mówię, byli dzisiaj lepsi, musimy wyciągnąć wnioski i powrócić do naszego stylu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tak, druga.